W zadaniu następnym mamy obliczyć liczbę, która będzie o 20% mniejsza od tej, którą mamy tutaj. Czyli najpierw musimy oczywiście to sobie obliczyć, no będzie troszkę liczenia. Czyli tak, zamienimy sobie ten ułamek na ułamek zwykły, czyli 1,5 to będzie 1,5, może tu zapiszmy, czyli mamy 1 i 1/2. Czyli tak, 3,1 odjąć 1,1 razy. No tutaj możemy to sobie najpierw zamienić na ułamek niewłaściwy, a później sprowadzić do wspólnego mianownika. Czyli mamy minus 17/8 plus 1/4, a w mianowniku, zapiszmy to sobie w ten sposób, tu też mamy 25, czyli to będzie skrócone przez 25, czyli otrzymamy 1/4, czyli mamy 2,1 odjąć 3,1, podzielić przez 2/3 i dodać 1/8. No to tak, co mamy tutaj? Zamienimy to sobie na razie na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 13/4, odjąć 3/2. Tutaj możemy już sprowadzić to do wspólnego mianownika, czyli do ósemki, dodać 2/8. Tutaj także zamieniam to sobie na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 9/4, odjąć 7/2, podzielić przez 2/3 plus 1/8. No i co dalej? Tutaj wspólny mianownik by nam się przydał, czyli mamy 13/4, odjąć, wspólnym mianownikiem będzie 4, czyli odjąć 6/4, teraz minus 17 plus 2 to będzie minus 15, czyli mamy minus 15/8, a w mianowniku sprowadźmy to sobie do wspólnego mianownika, czyli do 4, czyli mamy 9/4, odjąć 14/4, podzielić przez 2/3 plus 1/8. Tutaj możemy wykonać odejmowanie, czyli mamy 7/4 razy minus 15/8, a w mianowniku też możemy odjąć, czyli 9 odjąć 14 to minus 5/4. No i teraz mnożymy przez odwrotność, czyli mnożymy przez 3/2 plus 1/8. Teraz tak, sprawdźmy, czy możemy coś skrócić. 7/8 nie, 4,15 niestety też nie, czyli to należy sobie pomnożyć. Wynik na pewno będzie ujemny. 7 razy 15 to będzie 105. 4 razy 8 to 32. A co mamy w mianowniku? Tutaj czy możemy coś skrócić? Też nie. Wynik będzie na pewno ujemny. 5 razy 3, 15, a 4 razy 2, 8, czyli mamy minus 15/8, dodać 1/8. Sobie przedłużmy kreskę ułamkową. Czyli tak, w mianowniku, bo to należy na razie przepisać, czyli minus 105/32, minus 15 plus 1 to minus 14/8. No i teraz pozbądźmy się tego ułamka piętrowego, czyli zapiszę sobie tą liczbę, czyli minus 105/32, zamiast tej kreski znak dzielenia i dzielimy przez minus 14/8. Czyli tak, to możemy skrócić na pewno przez 2. To może zróbmy, czyli mamy minus 105/32 podzielić przez minus 7/4. No dobra, czyli jeżeli dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli minus 105/32 razy minus 4/7. No i co możemy tutaj zauważyć? No dwie liczby ujemne w mnożeniu dadzą nam wynik dodatni. Na pewno możemy sobie skrócić 4,32 przez 4, to będzie 1, tutaj będzie 8. 105 i 7 można sobie skrócić przez 7, czyli tutaj mamy 1, a tutaj 15. I otrzymamy 15/8.
No i teraz my chcemy obliczyć liczbę o 20% mniejszą, tak? Czyli o 20% mniejszą od tej liczby, czyli tak naprawdę chcemy obliczyć 80% tej liczby. Tak, oczywiście cała liczba to byłoby 100%, czyli liczba o 20% mniejsza to będzie 80% danej liczby. 80% to będzie 80 setnych razy 15 ósmych, czyli tak, tutaj zera sobie skrócimy, 8 i 8 można skrócić przez 8, 15 i 10 przez 5, czyli otrzymamy 3 drugie, no i to będzie nasza odpowiedź. Spójrzmy na podpunkt B, tutaj tak, najpierw zacznijmy od zamienienia tego ułamka, tej liczby na ułamek niewłaściwy, czyli 1 razy 6 plus 1 to będzie 7 szóstych, odjąć 7 dziewiątych, podzielić. Tutaj też zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 4 trzecie odjąć 1 szósta przez, no i tu możemy sobie to sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli do 21, czyli będziemy mieli 3 21 odjąć 7 21 razy, tutaj mamy 35 setnych, czyli można to sobie skrócić przez 5 i otrzymamy 7 dwudziestych, czyli mnożymy, tak, to przez 7 dwudziestych, odejmujemy, no i teraz tak, tu mamy 5 trzecich, podzielić, zamienimy to na ułamek niewłaściwy, czyli minus 5 drugich. Sprowadźmy to teraz do wspólnego mianownika, czyli do 54. Czyli tutaj mnożymy przez 9, czyli 7 razy 9 to 63, a tutaj przez 6, 6 razy 7 to 42. Podzielić, tutaj wspólnym mianownikiem będzie szóstka, czyli mamy 8 szóstych, odjąć 1 szóstą. A co mamy w mianowniku? Tak, tu możemy wykonać odejmowanie. 3 odjąć 7 to minus 4, czyli mamy minus 4 21 razy 7 20, no i odjąć 5 trzecich razy odwrotność tej liczby, czyli razy 2 piąte, minus 2 piąte. No dobra. Popatrzmy dalej, czyli tak, tu wykonamy odejmowanie 63 odjąć 42 to 21, czyli mamy 21 54 podzielić, 8 odjąć 1 to 7, czyli przez 7 szóstych, a w mianowniku patrzymy, tutaj możemy sobie to skrócić przez 7, czyli mamy 1 oraz 3, czwórkę i dwudziestkę możemy skrócić przez 4, czyli mamy 1 oraz 5. No i wynik oczywiście będzie ujemny, ponieważ mamy liczbę ujemną i mnożymy ją przez liczbę dodatnią, czyli otrzymamy minus 1 piętnastą. Teraz liczba ujemna razy liczba ujemna da nam wynik dodatni. Czy coś możemy skrócić? No możemy skrócić piątki. Czyli tu nam zostaną 2 trzecie. Następnie w liczniku przepisujemy sobie ten ułamek i mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli przez 6 siódmych. No a tutaj możemy sprowadzić to do wspólnego mianownika, czyli do piętnastki, czyli mamy 10 piętnastych. No i teraz tak, tutaj skrócimy sobie przez 7, czyli mamy 1 oraz 3, a tutaj przez 6, czyli mamy 1 oraz 9, czyli otrzymamy 3 dziewiąte, a następnie tutaj minus 1 plus 10 to będzie 9, czyli mamy 9 piętnastych. No i bez tej kreski ułamkowej można to sobie zapisać w ten sposób, że mamy 3 dziewiąte podzielić przez 9 piętnastych, czyli 3 dziewiąte mnożymy przez 15 dziewiątych, no i możemy to sobie skrócić. Oczywiście tutaj mamy 1 trzecią razy 15 i 9 można skrócić przez 3, czyli mamy 5 oraz 3, czyli 5 trzecich. I otrzymamy 5 dziewiątych.
No i znowu chcemy tutaj wyznaczyć liczbę o 20% mniejszą od tej, czyli liczymy sobie 80% 5 dziewiątych, czyli mamy 80 setnych razy 5 dziewiątych. No możemy to skrócić przez 5, czyli mamy 1 oraz 20. Tutaj skrócą nam się 0, czyli mamy 8 razy 1, 8. 9 razy 2 to 18. Można jeszcze skrócić przez 2, czyli otrzymamy 4 dziewiąte. Spójrzmy na podpunkt C, czyli tutaj mamy tak. Najpierw minus 48, czyli zapiszmy, że to jest minus 48 pierwszych. No i dzielimy to sobie przez 6 dziesiątych. Dodać. Tu mamy mnożenie, czyli zamienimy sobie ten ułamek na niewłaściwy, czyli mamy 5 trzecich razy 45 pierwszych. Odjąć. Tu mamy dzielenie, czyli też zapiszmy to jako ułamki niewłaściwe. Czyli 1 razy 7 to 7 plus 5, 12. Czyli mamy 12 siódmych podzielić przez 15 czternastych. No i teraz spójrzmy na mianownik, co nam się tutaj pojawi. No tu też musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 4 trzecie razy 2 razy 5, 10 plus 2, 12 piątych. Tutaj musimy to sobie sprowadzić do wspólnego mianownika. No nie, mamy wspólny mianownik w sumie. Tu mamy piątkę, tu mamy piątkę. Czyli zapiszmy, że 3 piąte minus 26 piątych. I to sobie mnożymy przez 5 dziesiątych. Już zapiszmy w ułamku zwykłym. No i patrzymy dalej. Czyli tak, tutaj jeżeli dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli minus 48 pierwszych razy 10 szóstych plus. Tutaj już możemy wykonać mnożenie, czyli skrócimy sobie to najpierw przez 3. No i 5 razy 15 to 75. Odjąć. Tutaj zapiszmy, że mamy 12 siódmych razy 14 piętnastych. No i teraz mianownik. Czyli tak, liczba dodatnia razy liczba ujemna da na pewno wynik na minusie. Wynik ujemny. No i co można skrócić? 3 i 12 przez 3, czyli mamy 1 oraz 4, czyli mamy 16 piątych. Tutaj wykonamy sobie odejmowanie, czyli 3 odjąć 26 to minus 23. Mamy minus 23 piąte razy 5 dziesiątych. No dobra, teraz tak, w liczniku skracamy. Czyli tak, 48 i 6 można skrócić przez 6, czyli mamy 1 oraz 8, czyli mamy minus 8 razy 10, czyli minus 80, dodać 75. No i tak, tu skrócimy przez 7, a tutaj przez 3, czyli tu otrzymamy 8 piątych, czyli odjąć 8 piątych. No dobra. A w mianowniku, co nam się pojawi, czyli minus 16 piątych. No i teraz tak, plus razy minus da nam minus. Minus razy plus da nam minus, czyli na pewno wynik będzie ujemny. Skrócimy sobie te piątki, no i nam zostaną 23 dziesiąte. Teraz tutaj możemy wykonać sobie dodawanie, czyli minus 80 plus 75 to będzie minus 5. A tutaj wyłączymy całości, czyli mamy minus 1 całą i 3 piąte. A w mianowniku należy to sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli, o, poczekajcie chwilkę, do 10. Czyli może od razu sobie zapiszmy, że tu będziemy mieli minus 32 dziesiąte, odjąć 23 dziesiąte, czyli tu mamy minus 6 całych i 3 piąte. Przez minus 32 odjąć 23 to minus 55 dziesiątych. No i tak, to możemy sobie skrócić przez 5, czyli na razie może jeszcze licznik przepiszmy. Czyli mamy minus 11 drugich.
No i teraz tak, tą liczbę dzielimy przez tą, czyli minus 6,3 dzielimy przez minus 11 drugich, czyli zamienimy to sobie na ułamek niewłaściwy. Czyli mamy 33 piąte razy odwrotność tej liczby, czyli minus 2 jedenaste. No to jeżeli mnożymy przez siebie dwie liczby ujemne, to wynik będzie dodatni. Skracamy przez 11, czyli mamy tak 3 razy 2, 6, 6 piątych, czyli 1,1 piąta. No ale zostawmy to w takiej postaci, bo znowu chcemy obliczyć liczbę o 20% mniejszą od tej, a więc chcemy policzyć 80% tej liczby. Czyli tak, 80% to będzie 80 setnych. No i to możemy sobie poskracać. Czyli patrzymy, czy coś jeszcze. No 10 i 6 przez 2, czyli tu mamy 3, tutaj 5. Czyli otrzymamy 24 25. No i jeszcze przykład ostatni w tym zadaniu, także sobie to rozwiążmy. Czyli tak, najpierw te 3 dziesiąte zapiszę w postaci ułamka zwykłego. Mamy razy, tutaj należy to sprowadzić sobie do wspólnego mianownika, czyli do szóstki. Czyli mamy tak 3 szóste plus 2 szóste. Tutaj także do wspólnego mianownika, czyli do szóstki. Czyli będą 4 szóste minus 1 szósta. No i dzielimy to sobie przez 75 setnych. To zapiszmy może tutaj z boku. Czyli możemy to skrócić przez 25. 75 na 25 to 3, 100 na 25 to 4, czyli dzielimy przez 3 czwarte. Następnie w mianowniku zamienimy sobie ten ułamek na niewłaściwy. Czyli mamy 3 czwarte odjąć 4 trzecie razy, tu mamy minus 8 dziesiątych. 8 dziesiątych skrócimy sobie przez 2, czyli otrzymamy 4 piąte. No i plus 1,44, czyli 44 setne można skrócić przez 2 na pewno, no przez 4 też można. No wtedy otrzymamy 11 25, czyli tu mamy 1,11 25. No i to sobie dzielimy przez 12 piątych. Tak zamieniłam tą liczbę na ułamek niewłaściwy. Co mamy tutaj dalej? Zobaczmy. Tak, tu możemy wykonać dodawanie, czyli 3 dziesiąte mnożymy przez 5 szóstych, dodać. Tu możemy odjąć, czyli mamy 3 szóste i jeżeli dzielimy przez 3 czwarte, to mnożymy przez odwrotność, czyli przez 4 trzecie. A w mianowniku... Tak, nie możemy jeszcze odjąć, bo mamy różne mianowniki, czyli należy sobie sprowadzić to do dwunastki, czyli do wspólnego mianownika, czyli mamy 9 dwunastych odjąć 16 dwunastych razy minus 4 piąte. No i dodać, tutaj mamy 36 25 razy 5 dwunastych. No i lecimy dalej. Czyli tak, tu możemy sobie skrócić to przez 5, a tutaj przez 3, czyli otrzymamy 1 czwartą. Następnie tutaj skrócimy to sobie przez 3, a tutaj przez 2, czyli otrzymamy 2 trzecie. No a tu w mianowniku możemy wykonać odejmowanie, czyli mamy minus 7 dwunastych. No i mnożymy to sobie przez minus 4 piąte. Tutaj już wykonajmy mnożenie, czyli skracamy sobie tak, tutaj przez 12, czyli mamy 1 oraz 3, a tu przez 5, czyli mamy 1 oraz 5, czyli otrzymamy 3 piąte na plusie. No dobra, co tam dalej? Tutaj, żeby wykonać w liczniku dodawanie, musimy mieć ten sam mianownik, czyli 12. Czyli tu będą 3 dwunaste, a tu będzie 8 dwunastych.
Następnie tutaj możemy sobie skrócić 12 i 4 przez 4, czyli mamy 3 oraz 1. No i liczba ujemna razy liczba ujemna da nam wynik dodatni, czyli mamy 7 piętnastych dodać 3 piąte. Czyli tak, tutaj już możemy wykonać dodawanie, mamy 11 dwunastych przez, tu musi być wspólny mianownik, czyli 15. Czyli tutaj razy 3, czyli mamy 9 piętnastych, czyli tak naprawdę 11 dwunastych dzielimy przez 16 piętnastych. Czyli tak, 11 dwunastych mnożymy przez odwrotność, czyli 15 szesnastych. No i tak, możemy to sobie skrócić przez 3, czyli tu mamy 4, a tutaj mamy 5. No tutaj nie skrócimy, czyli musimy wymnożyć, czyli mamy 55 i 4 razy 16 to 64. No i musimy wyznaczyć jeszcze liczbę o 20% mniejszą od tej, czyli liczymy sobie 80% z tej liczby, czyli z 55,64, czyli mamy 80 setnych razy 55,64, czyli tak, zera nam się skrócą, 8,64 przez 8, 10,55 przez 5, czyli tu mamy 11, a tutaj mamy 2, czyli mamy 11, 2 razy 8, 11 szesnastych.